Witamy Państwa z padoku. Naszym gościem jest Sali Plawar. Sali, do dzisiaj dzieje się dużo. Najpierw Twoja remama zwolniona z pozycji startera. Co tam się stało przed maszyną, powiedz? Właśnie, że nie wiem. Pani Martina powiedziała, że się lekko spiela i potem próbowali ją sadzić bez jeźdźca, ale się nie udało i była zwolniona z pozycji startera. Teraz z kolei Konrad Mazur, który miał jechać na Twoim In of Spirit zasłab. Zmiana jazdy, kto pojedzie? Pojedzie pani Kamińska, Karolina, także no. Jest doświadczony jeździec, to nie przejmuje się bardzo. Musieliście przesiodłać konia, wydałeś już dyspozycję? Tak, bo Karolina jest doświadczona, wie co ma robić, także długo nie trzeba, dużo czasu nie spędziliśmy na tym. No. Sali, królem dwulatków jest Maciej Jodłowski, ale tak wyglądało na początku sezonu, że próbujesz go zdetronizować, bo inwestycja wygrała, wygrała też Crystal Wine. Widać, że trafiłeś niezłe dwulatki i dobrze je przygotowałeś. No właśnie, tak to dobrze było z początku sezonu. Teraz to już te konie, widać, tak jak mówiłem, będą wychodzić chyba lepsze konie. No i dopiero się okaże, które konie są właśnie te najlepsze. No, mamy wyścig teraz za tydzień pierwszej grupy, to już tam będzie widać z tych koni, które już powygrywali wyścig, który jest lepszy. A potem mamy do Koty, to już wszystko wyjdzie na swoje. Właśnie wychodzi teraz na swój pierwszy wyścig w życiu z bieganymi końmi In of Spirit. To jest półbrat trójkoronowanego Bush Brave'a. Jak tak na niego patrzyłem z daleka, to bardzo przypomina swojego brata. To samo podkreślał pan Jaskulski i ty też mówisz, że podobny. Bardzo jest podobny do Bush Brave'a. Żeby tak biegał chociaż, żeby miał chociaż jedną albo dwie nogi nawet Bush Brave'a, to będzie dobrze. A powiedz, jak on się prezentuje na treningach, w pracy? Jest ok. Troszeczkę jest taki, można powiedzieć, że jeszcze nie dojrzali. Ale trochę mieliśmy z nim problemu tam na początku, ale teraz już wszystko jest ok. A jak to się stało, że w ogóle go kupiłeś? No, tak mi wypadło po prostu, nie polowałem na tego konia. Widziałem dopiero na aukcji, że ten koń jest tam półbrat od Bush Brave'a, bo nie przeglądałem wcześniej katalogu. No i się okazało, że jest, no to postarałem się go kupić i mi się udało. No. Powiedz jeszcze o Crystal Wine, bo wygrała w wielkim stylu swój wyścig. Masz nadzieję, że to będzie klacz na duże wyścigi? Mam nadzieję, że ona ma klasę trochę i powinna się pokazać na pewno z dobrej strony, ale z ogierami już będzie może na pewno raczej trudno, ale też nie jest słaba. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Tor Zwórzewiec.